Skonstruuj sześciokąt foremny wpisany w okrąg. Najpierw narysujemy średnicę okręgu, albo właściwie dłuższy od średnicy odcinek, który zawiera średnicę. To jest odcinek przechodzący przez środek okręgu, czyli zawierający średnicę. Teraz skonstruuj kolejny okrąg, który ma tę samą średnicę. Umieśćmy środek w tym samym punkcie i promień, też taki sam, jak promień pierwszego okręgu. Teraz ten okrąg przesuniemy tak, żeby jego środek leżał na pierwszym okręgu. Wtedy środek pierwszego okręgu będzie leżał na drugim, bo mają te same promienie. Środek nowego okręgu leży na pierwszym okręgu, a na drugim okręgu leży środek pierwszego. Do czego może nam się to przydać? Wiemy, że odcinek pomiędzy środkami okręgów to promień zarówno jednego, jak i drugiego okręgu. Jeżeli skonstruujemy taki odcinek, to jest to promień drugiego okręgu. A taki odcinek to promień pierwszego okręgu. Wszystkie te odcinki mają taką samą długość. Ten, ten i ten. Jeżeli tak, to skonstruowaliśmy trójkąt równoboczny. Jeżeli powtórzymy to sześć razy, to otrzymamy sześciokąt foremny wpisany w okrąg. No to jeszcze pięć razy. Odcinek stąd dotąd. To promień drugiego okręgu ma taką samą długość jak wszystkie pozostałe odcinki. Następny, stąd dotąd, to jest promień pierwszego okręgu. Mamy drugi trójkąt równoboczny. Tu promień, tu promień i tu promień. Jeszcze cztery razy możemy przesunąć drugi okrąg w nowe miejsce, bo nie jest już tutaj potrzebny, ale nie wiem, czy uda mi się złapać go za środek, bo w jego środku leżą jeszcze dwa inne punkty. Narysujmy nowy okrąg. Trzeci, taki sam. Trochę niedokładnie zaczęliśmy i teraz są małe różnice, ale powinno być ok. Chodzi o poprawność konstrukcji, a nie o kosmiczną perfekcję. Możemy teraz zbudować kolejne cztery trójkąty równoboczne, chociaż właściwie nie musimy tego robić. Widać już teraz wszystkie sześć wierzchołków sześciokąta foremnego wpisanego w okrąg. Tutaj, 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 tutaj i tutaj. Widać też już z tego rysunku, że sześciokąt foremny składa się z sześciu trójkątów równobocznych. Kolejny bok sześciokąta. Możemy wykorzystać odcinki, których już nie potrzebujemy. Potrzebne były tylko do wykonania tej konstrukcji, ale nie są elementami naszej końcowej figury. Teraz interesuje nas już tylko sześciokąt. Możemy też wykorzystać ten bok trójkąta. Nie musimy nawet zmieniać długości tych odcinków, bo wiemy, że wszystkie one mają tę samą długość długość promienia. I połączymy te ostatnie dwa punkty. Jeden, drugi. I w ten sposób powstał sześciokąt foremny wpisany w okrąg.